Okej. Okay. Jako, że to jest mój debiut, jeśli chodzi o słowa dla dzieci, to bądźcie wyrozumiali jakby coś. A więc tak, tematem, który chciałbym się podzielić z wami, jest ukryty tatuś. I o takim ukrytym tatusiu można przeczytać w Ewangelii Mateusza. To jest w 6 rozdziale od wersetu 6 do 8. Rocznika Mateusza 6. Ty natomiast, gdy pragniesz się modlić, wybierz zaciszne miejsce, zamknij za sobą drzwi i módl się do swego ojca, który jest w ukryciu. A twój tata, który widzi również to, co ukryte, odpłaci tobie. W trakcie też swojej modlitwy nie powtarzajcie się jak poganie. Oni myślą, że dzięki temu będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni. Wasz ojciec, tatuś zna wasze potrzeby, zanim mu je przedstawicie. Ale kim jest ten ukryty tatuś? Ten tatuś, który jak tu czytamy, jest schowany w miejscu, gdzie nie może każdy wejść. Gdyż tatuś, o którym tu mówi Ewangelia, mówi o tym, że ten tatuś chce mieć z tobą taki czas, taki moment, gdzie będziesz tylko ty i on. Gdzie po prostu nie będzie mamy, taty, brata, siostry, bujka, ale gdzie po prostu będziesz mógł wszystko powiedzieć, to co cię boli, to co po prostu myślisz, a czemu mój kolega jest taki, czemu uszczypił moją koleżankę. To właśnie w tym ukryciu to, co normalnie nie jesteś w stanie powiedzieć swojemu ojcu, swojej ziemskiej mamie, tak ten ojciec, po prostu on cię wysłucha i to co najlepsze, nie powie ci, a Danielku, to było niegrzeczne, nie powinieneś tak myśleć, ale raczej mówi, dobrze Danielku, wiem, że nie chciałeś, ale zdarzyło się, trudno, idziemy z tym dalej. Bo często jest tak, że ciężko nam powiedzieć jest własnemu ojcu, tato, ja zawaliłem, ja uderzyłem moją koleżankę za to, że ktoś mi ją podrywał, zaczepiał, a ja chciałem się z nią pobawić. I często ziemski tatuś może po prostu, a niedobrze Danielku, nie powinieneś tak robić, bo tak się nie robi. A ten tatuś, on mówi, okej, ja to rozumiem, ale zostaw to, nie przejmuj się tym, idziemy dalej. Ten tatuś bardziej rozumie ciebie niż twój rodzony ojciec, mama, gdyż, jak mówi psalm, on już cię znał, kiedy byłeś w łonie, w brzuszku mamy. I on już tam wiedział, jaki ty jesteś tak naprawdę. Że lepiej cię rozumiesz niż twoja mama. Także wiesz, możesz mu naprawdę śmiało powiedzieć to, czego chciałbyś powiedzieć mamie, ale się boisz, bo cię źle zrozumie. Ten tatuś, który jest tam w ukryciu, on nigdy tak nie powie. On cię w pełni zrozumie. I też bardzo często jest tak, że się mówi, że nie powiem temu nikomu, bo ktoś to wygada. Ja nie ufam. Ale ten ukryty tatuś, o którym mówi Mateusz, on strzeże wszystkich tajemnic, on nic nie wygada. On nie powie nawet tych sekretów, które byś się bał, co inni powiedzą, co powiedzą twoi koledzy, koleżanki, co powie mama. Ale ten tatuś, który jest tam w ukryciu, on to będzie trzymał i to będzie miał przez cały czas, więc możesz mieć pewność, że to, co powierzysz, będzie jego tajemnicą. Ale często jest też tak, że widzisz ładną zabawkę. No i mówisz, tato, ja chcę tą zabawkę. I tutaj chciałem taką małą scenę zrobić. Karolinę tu poproszę. Ona będzie grać tu mamę. I jest tak. Załóżmy, że na przykład, Kuba widził. Siądź tutaj. I tak. Widzisz fajną zabawkę. Chciałbyś ją, ale tata jedna mówi, nie Kuba, ty już masz dużo zabawek. Nie jest ci to potrzebne. No, Karolina? Po co ci tyle zabawek? Przecież masz tyle w domu. No właśnie, ale mimo to, dziękuję, ale mimo to i tak to jest, nie, ja chcę tą zabawkę i koniec. I to jest to. Ale wiesz, że tatuś w ukryciu, o którym tutaj mówię, on wie, że chcesz tego Spidermana, że chcesz tą zabawkę i pomimo tego, że tata czy mama tego ci nie kupią, ale kiedy pójdziesz w tym miejscu, w którym zawsze lubisz siedzieć, tato w niebie, ja tak bardzo chcę tego nowego Spidermana, daj mi go. A chcę ci powiedzieć, że ojciec w niebie, ten Boży Ojciec, on bardzo lubi błogosławić. On lubi dawać to, co nam się nie należy, ale on nam to daje. Czyli tatuś w niebie da ci więcej, niż myślisz. Ale,
Ale co trzeba zrobić, żeby lepiej go poznać? Kiedy jesteś w swoim pokoju, zawołaj: tato z nieba, tatusiu, daj mi się popoznać. Jaki ty jesteś? Powiedz, pokaż, czy jesteś takim ojcem, o którym mówi mi mama i tata w kościele. Daj mi się poznać. Jakim jesteś ojcem? Kiedy się wyciszysz, kiedy dasz sobie czas, będziesz nasłuchiwał w swoim sercu, albo gdzieś obok możesz usłyszeć taki drobny głosik. Takie przekonanie, że Kuba, Daniel, Jonasz, ja was kocham. Mam dla was dobre rzeczy i chcę błogosławić. Zechciejcie mnie poznać. A zobaczycie, co mam dla was tak naprawdę. Też. I właśnie, nawet taki Jonasz nabroi i mama o tym nie wie, albo jeszcze nie wie, to tatoś z nieba może tak sprawić, że gdy mama to zobaczy, to mówi: a, Jonasz, no trudno, stało się. Tym razem ci przebaczam, mimo że napaskudziłeś na podłodze, ale zaraz tu wezmę mopa i będzie wszystko dobrze. I tak właśnie robi ten tatoś ukryty w niebie, że sprawia, że nasza ziemska mama czy tata mają jeszcze więcej takiej łagodności, takiej miłości. A, stało się trudno, żyje się dalej. I to pokazuje miłość, którą ten ukryty tatuś ma dla każdego dziecka, ma dla każdego z nas. To jest tak, jak teraz patrzę tutaj przed sobą na pastorową, że po prostu tuli tak swojego malca, to tak samo jest z tym tatusiem. Że on trzyma nas w takich objęciach i nie pozwala, żeby stała nam się krzywda. Że możemy tak jak tutaj teraz Daniel się tuli, tak samo każdy z nas. Kto jest małym chłopcem, małą dziewczynką, dużym chłopcem, dużą dziewczynką. Bez względu na wiek. Tak samo przytuli się do ukrytego tatusia i czuć tą miłość. Czuć to, co jest takie jedno w swoim rodzaju. A to, że masz dużo zabawek, to nic nie szkodzi. Tata nie może dać ci kolejną. Pomimo tego, że rodzice czasem mają inne zdanie, że już tyle tych pudełek, tam masz tych klocków, po co ci kolejne? Ale ten tata w niebie po prostu może dać ci kolejne tam Lego. A przede wszystkim ten tatuś jest ojcem Jezusa. Jezusa, który umarł na krzyżu dlatego, abyśmy mieli wybór. Jak będziemy żyć? Czy żyć tak, jak chcemy, czy jednak mieć to inne życie? On tak samo umarł za dorosłego, jak i za każde dziecko. I ten tatuś, pomimo tego, że tak bardzo kochał swojego syna, on posłał go na krzyż, aby każde dziecko, każdy dorosły miał wybór. Czy chce innego życia, czy chce żyć wiecznie? A może pytasz, co to znaczy żyć wiecznie? To wyobraź sobie miejsce, gdzie masz tyle zabawek, gdzie masz tyle rzeczy, które po prostu się nie kończą. Masz całą chmurkę zabawek i nic tego nie bierze. To jest takie właśnie, to jest właśnie ta wieczność, że ty możesz zrobić to, co naprawdę chcesz, co kochasz, gdzie nie będziesz płakał, że ktoś ci wziął zabawkę albo coś. I to jest coś, co możesz mieć. Kiedy poznasz ukrytego ojca, kiedy będziesz w swoim pokoju i tato mówi do niego: ja chcę cię poznać. On cię objawi, on pokaże swoją miłość i pokaże to, co ma dla ciebie. Dla ciebie też. Dla każdego. To teraz pytanie, a co jak nie usłyszę go? Usłyszysz go, ale musisz się totalnie wyciszyć. No będą mówić: tato w niebie, nie chcę, żebyś był tak skryty dla mnie, chcę cię poznać. On przyjdzie i go poznasz. Może nawet podczas kąpieli, kto wie. Ale jest takie coś uniwersalne zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. I to mówił taki człowiek ze Stanów, Thomas Manton, on był purytaninem, on mówi, że często jest tak, że mówimy, że nie mamy czasu, aby spotkać się sam na sam z naszym tatusiem w niebie. Że brakuje nam czasu, bo praca, bo seriale na Netflixie, bo tysiące innych argumentów. Ale ten człowiek mówił, że skoro mamy czas na wszystko inne, na inne rzeczy, które kochamy, a nie mamy na to czasu, co podtrzymuje wszystko inne, no to znaczy, że kogoś, kogo powinniśmy kochać, dajemy na dalszy plan. Czyli Jezus jest daleko, a to inne przyjemności, jedzenie, picie są bliżej. No to znaczy, że ta relacja z naszym tatusiem gdzieś jest odległa. A tu nie o to tutaj chodzi, że jednak Jezus powinien być na pierwszym miejscu. Więc jeżeli mamy czas
na Netflixa, na inne rzeczy, to miejmy czas też dla Ojca w niebie, dla Jezusa. Abyśmy czegoś nie zgubili w swoim życiu, abyśmy się sami nie zagubili tak naprawdę. Że tak jak mówi Boże Słowo, że bądźcie jak te dzieci, które są niesforne, które krzyczą, ale natura, to zaufanie, które jest w nich, są właśnie takie, jakie nasz duchowy tatuś, ukryty tatuś chce, abyśmy mieli. Czyli to bezgraniczne zaufanie, jak ci malcy, którym tak naprawdę wszystko jedno, co się tutaj dzieje, one są sobą, są uśmiechnięte, chcą się bawić. I to jest postawa, która dla nas dosyć często się wydaje taka totalnie, co mam być jak ten malec? A jednak tak, z tym zaufaniem do Ojca, do tego tatusia, którym często nie mamy czasu, aby się spotkać w swojej komorze. Także tak naprawdę bierzmy z nich przykład. Mimo, że przeszkadzają, są marudne, ale mają to, co nam często jako dorosłym brakuje. Ta otwartość, po prostu to zaufanie, że mama jest, tata jest, nic się nie zdarzy złego. Także do tego was zachęcam, aby poznać tego ukrytego tatusia. Tego tatusia, który tylko czeka, aby każdy nas zawołał do niego i go poznał. Amen.